Wszystkie informacje na temat kursu programowania sterowników Siemensa w języku SCL znajdziesz pod adresem controlbytepl Sprawdź nasze pozostałe kursy na kursy.controlbyte.pl. Witam cię w kursie programowania sterowników Siemens Zimatic S7 w języku SCL. Jest to pierwsza część kursu, czyli wstęp i wprowadzenie do szkolenia. W tym krótkim filmie zrobię wprowadzenie do języka SCL. Opowiem, dlaczego warto wybrać ten język do programowania maszyn oraz automatyki przemysłowej. Następnie opiszę plan tego kursu. Pokażę Ci, czym będziemy się zajmować w kolejnych kilkunastu częściach właśnie tego kursu programowania. Na końcu zajmiemy się środowiskiem programowania. Przeprowadzę instalację pakietu TIA Portal na moim komputerze. Utworzę także pierwszy prosty projekt. Zacznijmy zatem od początku. Na początku był chaos. Przed wprowadzeniem normy IEC 61131 każdy z producentów sprzętu automatyki przemysłowej posiadał własny standard programowania, komunikacji oraz sprzętu. W roku 1993. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna wprowadziła normę, która standaryzuje sterowniki przemysłowe. Aktualnie, jeżeli producent sterownika deklaruje zgodność z tą normą, użytkownik może się spodziewać ujednoliconego sposobu programowania oraz oczekiwać bardzo podobnego sposobu obsługi tego sprzętu w stosunku do innych sterowników PLC. Wspomniana wcześniej norma w trzeciej swojej części wyróżnia języki programowania sterowników PLC. Określono tam model programowy, komunikacyjny oraz typy i struktury danych. Możemy wyróżnić trzy grupy języków programowania: języki graficzne, do których zaliczają się LADER oraz FBD, języki tekstowe, język IL Instruction List, w Zimensie jego odpowiednikiem jest STL, oraz język tekstu strukturalnego Structure Text. Dla Siemensa jest to SCL, czyli Structured Control Language. Ostatnim grupą są języki grafów strukturalnych opisujących układy sekwencyjne, które określane są jako SFC. Jaką postać mają poszczególne języki programowania? Zacznijmy od LADERA. Język ten jest przeniesieniem idei układów sterowania stycznikowych oraz przekaźnikowych do sterowników programowalnych PLC. Możemy tam wyróżnić takie elementy jak styki normalnie zamknięte, otwarte czy cewki. Kolejnym językiem jest język FBD Function Block Diagram. Polega on na budowaniu logiki programu poprzez odpowiednią strukturę bloków logicznych. Zarówno programowanie w języku ladder jak i FBD polega na przeciąganiu z odpowiedniego menu elementów graficznych i umieszczaniu ich w oknie programu. Kolejne dwa języki, czyli Instruction List oraz Structured Text, są to języki tekstowe. Programowanie w tych językach polega na wprowadzaniu kodu z klawiatury. Język Instruction List jest językiem niskiego poziomu. Jest on odpowiednikiem assemblera dla sterowników PLC. Język ten daje bardzo duże możliwości podczas pisania programu. Za jego pomocą można zrealizować funkcje niedostępne dla języków Ladder oraz FBD. Język ten jednak wymaga od programisty więcej zaangażowania. Należy cały czas mieć na uwadze takie obiekty jak akumulator, dodatkowe rejestry czy stos. W ostatnich latach coraz bardziej popularny jest język Structured Text, czyli język tekstu strukturalnego. W odróżnieniu do języka Instruction List, Structured Text jest językiem wysokiego poziomu. Oznacza to, że objętość kodu, która wykonuje tą samą czynność dla języka st i il, będzie mniejsza. W języku st programista nie musi być tak skupiony na zarządzaniu elementami pamięci, tak jak w języku il. Ostatnim typem języka programowania, wyszczególnionym w normie, jest język sfc. Jest to język grafów strukturalnych, który składa się z kroków, tranzycji oraz akcji jest on bardzo przydatny przy budowaniu sekwencyjnych układów sterowania. Wróćmy zatem do naszego języka SCL, czyli Structured Control Language. Czy język SCL jest zgodny z normą IEC 61131? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć na stronie Siemensa. Dostępna jest lista z zestawieniem języków wyszczególnionych w normie oraz dedykowanych dla sterowników Simatic S7. I tak przykładowo język STL, FBD oraz LAD pokrywają częściowo funkcjonalność zdefiniowaną w normie. Natomiast dla języka S7SCL znajdujemy informację, że jest on certyfikowany według normy IEC 61131. Wiesz już, że język ten jest zgodny ze standardem programowania sterowników przemysłowych. Teraz podam Ci kilka argumentów, dlaczego warto programować w tym języku. Po pierwsze jest to język wysokiego poziomu. W swojej składni podobny jest do języków takich jak Pascal, Basic czy nawet C. Możemy tam znaleźć takie konstrukcje programistyczne jak instrukcje warunkowe if, case, pętle for, while czy repeat. Taka składnia tego języka pozwala na implementację zaawansowanych algorytmów oraz obliczeń matematycznych czy operacji na wektorach, tablicach, macierzach. Moim zdaniem największą zaletą tego języka jest duża przejrzystość kodu. Ułatwia to tworzenie oraz analizę bardziej zaawansowanej struktury programu. Istnieje możliwość zamieszczenia na jednej stronie ekranu podczas tworzenia kodu całej złożonej funkcji. Jest to niemożliwe do uzyskania w przypadku języków FBD oraz SLAT, ponieważ graficznie zajmują one duży obszar roboczy, nie wprowadzając do programu dużo treści. Jak wygląda składnia języka SCL? Na załączonym slajdzie możesz przyjrzeć się fragmentowi kodu, gdzie zostały zawarte takie funkcje jak instrukcja wyboru wielowariantowego case, instrukcja if, else if, czy wywołania bloków funkcyjnych timerów. Jak przetwarzany jest program napisany w języku SCL? Program wykonuje się linia po linii, zaczynając od góry. Wykonanie się kolejnych fragmentów kodu może być warunkowane poprzez odpowiednie instrukcje. Mogą to być instrukcje if, case czy goto, ale o tym później. Wiesz już, czym jest język SCL i gdzie znajduje się on na globalnej mapie języków programowania. Teraz chciałbym Ci powiedzieć, dlaczego warto przejść ten kurs. Ukończenie tego kursu da Ci możliwość programowania Bardziej zaawansowanych projektów. Pokażę Ci, w jaki sposób budować strukturę programu, tak aby można było go w łatwy sposób rozwijać oraz analizować. Ponadto zapoznasz się z działaniami na tablicach, na strukturach danych oraz operacjami matematycznymi. Na końcu kursu przekonasz się, że tworzenie programu w języku SCL jest znacznie szybsze niż w przypadku języków graficznych. Przejdźmy do planu kursu. Aktualnie oglądasz pierwszą część, czyli wstęp do języka SCL. W kolejnych częściach zajmiemy się podstawami programowania, czyli zmiennymi, operatorami oraz instrukcjami sterowania przepływem programu. Po części trzeciej oraz czwartej wykonamy małe projekty, które pozwolą przećwiczyć oraz utrwalić poznane zagadnienia. Będzie to projekt stanowiska do cięcia. projekt regulacji temperatury w szafie sterowniczej oraz projekt automatycznego ładowania paczek do kontenera. Część piąta będzie dotyczyć bloków programowych, gdzie skupimy się na strukturze programu. Kolejno przejdziemy do omówienia funkcji dostępnych w bibliotece standardowej. Będą to funkcje konwersji liczb zmiennoprzecinkowych, funkcje konwersji łańcuchów znaków, dostępne instrukcje wykrywania zboczy sygnałów, następnie instrukcje czasowe, czyli timery, liczniki oraz funkcje matematyczne. Po części siódmej wykonamy bardzo przyjemny projekt. Będzie to zaprogramowanie w języku tekstowym etykiety dla drukarki zebra. Część dwunasta będzie dotyczyła wskaźników. Będą tam poruszone bardziej zaawansowane zagadnienia dotyczące pamięci, adresowania oraz wykorzystania wskaźników w programie. Na koniec kursu wykonamy dwa kompleksowe projekty. Pierwszy z nich będzie to stanowisko wiercenia, gdzie zbudujemy sekwencyjny układ sterowania. W części 14 zajmiemy się programem przepompowni wody. W tym projekcie szczególną uwagę poświęcimy strukturze programu. Pokażę Ci teraz, jak zainstalować środowisko TIA Portal V15.1. Najłatwiej jest znaleźć odpowiedni link, wpisując w Google hasło TIA V15.1. Na drugiej pozycji wyświetla nam się link ZIMATIC STEP 7 and WinCC V15.1 trial. Siemens udostępnia tutaj pełną wersję pakietu TIA Portal, aktywną na 21 dni. Aby korzystać przez ten czas, nie potrzebujemy żadnej płatnej licencji. Przechodzimy niżej. W tym obszarze dostępne są linki do odpowiednich płyt DVD. Nas interesuje pierwsza płyta, która zawiera Step 7 Basic, Professional, WinCC Basic, Comfort Advance. My będziemy korzystać głównie ze Stepa 7 Basic oraz WinCC Basic. Aby pobrać te pliki, należy zalogować się na portalu Siemensa, jeżeli. Nie mamy jeszcze konta, nie ma problemu z jego utworzeniem, należy tylko poczekać na aktywację, czyli zatwierdzenie danych ze strony Siemensa. Jak widać, na dolnym pasku rozpoczęło się pobieranie. Należy pobrać wszystkie te pliki. Dodatkowo będzie nam potrzebny jeszcze program STEP-7 plc -SIM, który posłuży nam do symulacji sterowników S7200 oraz 1500. Rozpocznę teraz instalację środowiska TIA Portal. Mam ściągnięte wszystkie pliki. Przechodzę do kolejnych okien. Wybieram język angielski. Ścieżka rozpakowania plików tymczasowych. Następuje rozpakowanie pakietu. Po restarcie systemu wyświetla nam się następujące okno. Dla systemu Windows 10 należy włączyć obsługę niniejszego frameworku. Aby to zrobić, należy przejść do paska wyszukiwania, wpisać włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows i zaznaczyć checkbox przy frameworku 3.5. Zezwalamy usłudze Windows Update na pobieranie plików. Następuje ściąganie odpowiednich frameworków. System Windows ukończył prowadzenie zmian. Jeszcze raz wyzwolę instalację. Pojawił się komunikat. Potrzebny jest jeszcze jeden restart systemu. Po restarcie następuje kontynuacja procesu instalacji. Instalacja dobiegła końca. Pozostało jeszcze zrestartować komputer. Instalacja została zakończona. Jak widzisz na pulpicie pojawiły nam się skróty do komponentów oprogramowania TIA Portal. Kolejnym krokiem jest instalacja programu PLC-SIM. Mamy wszystkie składniki niezbędne do tworzenia projektów w ramach tego kursu. Otwórzmy teraz TIA wersję 15. Utworzę teraz pierwszy projekt, dzięki któremu będziemy mogli sprawdzić, czy wszystkie składniki oprogramowania działają poprawnie. Utworzę teraz projekt. Pierwszy. Projekt. Zapiszę go w standardowej lokalizacji. Dodam teraz sterownik. Będzie to sterownik z rodziny S7200 1211C. Jest to standardowy sterownik, który możemy spotkać w zestawach startowych Siemensa. Firmware 4.2. Mamy już sterownik, dodam jeszcze panel operatorski. Będzie to panel z serii KTP400, firmware 15. Po dodaniu panelu możemy przeprowadzić pierwszą konfigurację. Wybiorę sterownik PLC, z którym zostanie on połączony po sieci Profinet. Następnie wprowadzę kolor biały jako tło. Na razie powyłączam elementy, które nie będą nam potrzebne. W rezultacie będziemy mieli panel z jednym ekranem startowym. Do wizualizacji wprowadzę teraz elementy graficzne, które wysterujemy. Pierwszym elementem będzie to przycisk. Przycisk będzie zapalał diodę. Po drugiej stronie dodam grafikę, która będzie animowała zapaloną diodę. Dodam teraz animację, która zmieni kolor tego kółka. Dla zera będzie on szary. Dla jedynki niech zapali się na zielono. Mamy już elementy wizualizacji. Czas teraz przejść do drzewa projektu, gdzie dodamy blok programowy. Dodam blok funkcyjny o nazwie program główny. Język jaki wybiorę to SCL. Wywołam ten blok funkcyjny w bloku OB1. W tym momencie tworzy się data blok powiązany z blokiem funkcyjnym FB1. Utworzę teraz zmienne, które będą zreferowane do odpowiednich elementów wizualizacji. Pierwsza zmienna będzie to x-przycisk, zmienna typu bool. Kolejna zmienna będzie to x-led, także typu bool. Nasz program będzie polegał na prostym przypisaniu, czyli jeżeli wciśnięty jest przycisk, zostanie zapalona lampka. W języku SCL należy to wykonać w następujący sposób: Zmiennej XLED przypisuję wartość, zmiennej X przycisk. I tyle. Zostanie jeszcze nadanie odpowiednich referencji obiektom graficznym. Przechodzę do events. Funkcja press edit bits set bit while key Spośród zdefiniowanych zmiennych wybiorę odpowiednie do danego elementu graficznego czyli X przycisk przechodzę teraz do animacji appearance XLED i to wszystko włączę teraz symulator sterownika Krótka informacja, że przy konfiguracji tego sterownika należy zaznaczyć jedną opcję. Czyli Support Simulation During Block Compilation. Widzimy okno programu, który symuluje sterownik S7200. Łączę się teraz z symulowanym sterownikiem. Ładuję program do symulatora. Załączam sterownik. Sterownik jest już w trybie RAN. Pozostało mi jeszcze włączyć symulator panelu. Następuje kompilacja. I już widzę mój panel. Teraz chwila prawdy, sprawdźmy czy działa. Po wciśnięciu przycisku zapala się lampka. Nic prostszego. Ten krótki program udowodnił, że zainstalowane środowisko działa, jest w pełni funkcjonalne i pozwoli nam na dalszą pracę podczas tego kursu.